Dzień dobry moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w moim najnowszym filmiku, w którym będę odpowiadać na Wasze pytania. Codziennie dostaję naprawdę kilkanaście do kilkudziesięciu pytań na różnych kanałach społecznościowych. W zależności od tego, czy się gdzieś pojawiam na przykład na Instastory albo dodam filmik na YouTubie, tak, te pytania są wtedy naprawdę w dużej ilości. Ale słuchajcie, są pytania, które się codziennie powtarzają i są to praktycznie te same pytania wielokrotnie, więc stwierdziłam, że zbiorę 10 takich najpopularniejszych i po prostu na to tu odpowiem, ponieważ może osoby, które chciałyby to wiedzieć i chcą zadać to pytanie, najpierw obejrzą filmik, łudzę się, że tak będzie, i będą znały już tą odpowiedź, a także po prostu zaspokoję ciekawość wielu osób lub po prostu opowiem Wam o tym, jak pewne rzeczy u mnie wyglądają. Pytań jest 10, nie wiem, czy o tym wspomniałam, tak? Pytań jest 10 i pytanie pierwsze, które najczęściej się pojawia, tak, to jest pytanie, bez którego mój dzień byłby stracony. Kiedy pokażę Andrzejka? Kiedy pokażę mojego syna? No i słuchajcie, to nie jest tak, że jest jakiś jeden konkretny powód, dlaczego ja go nie chcę pokazać. Po prostu był w brzuchu i stwierdziłam, że nie pokażę Wam go. Tak samo jak z moim mężem nie nagrywam filmów, czy nie wiem, z moją mamą nie nagrywam filmów, bo po prostu nie i już. Tak, nie pokażę Wam mojego syna i to powinna być odpowiedź sama w sobie. I jakieś, nie wiem, nakłanianie mnie do tego, czy zbieranie lajków, czy masowe pisanie do mnie, pokaż Andrzejka, pokaż Andrzejka. Naprawdę, cóż Wam to da, oprócz tego, że zaspokoicie swoją ciekawość. On wygląda jak każde inne małe dziecko. Jest po prostu mały, nawet nie jest różowy już, tylko po prostu jest biały, ma trochę włosów i tyle. Ma tłuste łapki, tłuste nóżki, jest taki mały, słodziutki i tyle. I to Wam powinno wystarczyć. Wiem, że chcielibyście go zobaczyć, szczególnie, że tutaj opisuje miesiące, w których on robi jakieś nowe rzeczy, czy pokazuje Wam jego ubranka. No ale po prostu, słuchajcie, ja Wam już mnóstwo rzeczy tutaj na YouTubie pokazałam. Mnóstwo rzeczy o mnie wiecie i czasami to są takie rzeczy, że ja sama nie wiem, że Wam o tym mówiłam, ale osoby, które śledzą mój kanał i które przywiązują uwagę do szczegółów, czy właśnie do tego, co mówię, znają mnie na wylot po prostu, jak dobrą przyjaciółkę. Ja żałuję, że Was nie mogę też znać tak dobrze, jak Wy mnie znacie. No ale uważam, że to by było na tyle. Pewne granice muszą być i nie chcę Wam wszystkiego pokazywać w swoim życiu. Nie, po prostu nie i już. Zerkam tutaj na telefon. Kurde, mam nowego iOS-a i nie lubię go odblokowywać teraz. Pytanie drugie. Jak udaje Ci się być perfekcyjną panią domu i mamą jednocześnie? To jest też właśnie częste pytanie, które jest mi zadawane, bo wiele dziewczyn pisze, że wow, masz w domu posprzątane, masz obiad, wychowujesz syna, wow, jest po prostu super ekstra, Twoje życie jest idealne. A ja Wam powiem tak, nie, moje życie nie jest idealne. Są 4 albo 5 aspektów takiego codziennego życia, które człowiek chciałby, żeby były niezaniedbywane, tak? Chciałby, żeby były perfekcyjnie zrobione. Czyli opieka nad dzieckiem, po prostu niezaniedbywanie też męża, tak? Żeby było wiadomo, że jesteśmy na tym samym torze, który był kiedyś. Posprzątany dom, zrobiony obiad, tak? Bo to są dwie różne rzeczy. No i czas dla siebie. To jest 5 aspektów. I słuchajcie, nie da się tego wszystkiego pogodzić. Na początku próbowałam, więc byłam zmordowana przez pierwsze 1,5 miesiąca. Aha, jeszcze u mnie wchodzi aspekt sklepu, więc to jest 6 aspekt. Tak, że chciałabym jeszcze troszeczkę popracować, ogarnąć sklep i to wszystko. No nie da się. Powiem Wam, że można ogarnąć 2, góra 3 aspekty, tak po łebkach. 2 tak w pełni. Mało, nie? Na 6. Ale dopóki nie dotarło do mnie, że w 100% da się właśnie zrobić tylko właśnie te 2 czy 3 rzeczy, no to byłam taka... Byłam w sumie sfrustrowana, bo tak, wiecie, byłam zła sama na siebie, że ten mój dzień nie jest taki w 100% wypełniony, że ja nie zrobiłam wszystkiego, co chciałam. Ale później, jak zaczęłam rozmawiać z koleżankami, czy właśnie jak zaczęłam czytać takie naprawdę fajne blogi jak Hafije czy Szczęśliwą, no to okazało się, że to jest normalne. Że nie warto gonić za tym wszystkim, bo po prostu człowiek fisia dostanie. Raz. Trzeba prosić o pomoc bliskiej osoby, rodzinę, przyjaciół, bo no nie da się tego ogarnąć. Jeszcze w zależności od tego, jak bardzo się ma wymagające dziecko,
tak bardzo nie można wsadzić rąk w nic innego. Andrzej jest wymagającym dzieckiem, potrzebuje ciągłej uwagi, ciągłej zabawy. Bywają dni, że on potrafi sam się bawić przez 15, przez 20 minut, ale bywają dni, tak jak w ostatnim czasie, kiedy idą mu zęby, że tak naprawdę nie mogę odejść od niego. O, raz mi się udało odejść od niego i włączyć wodę na herbatę. I to by było tyle i zaraz musiałam wracać. Bo on potrzebuje tulenia, bo on potrzebuje, żeby być koło niego. No i już. I trzeba po prostu tak naprawdę pogodzić się z tym, tak? Więc tak, powiem Wam, że nie jest idealnie i to tylko wygląda na idealne, ale dlatego, że po prostu ja Wam pokazuję w tym filmiku 15 czy 20-minutowym tak naprawdę momenty, kiedy on nie płacze, kiedy on mnie nie potrzebuje, kiedy albo sam się bawi, albo mój mąż się nim zajmuje. Momenty, kiedy ja po prostu mam tą chwilę, że mam dwie wolne ręce. I to jest tyle i dlatego może to się po prostu tak wydaje, że to jest tak idealne. Więc godzę tak, że staram się to wszystko pogodzić. Śpię więcej, ale sen jest przerywany i ja już do tego przywykłam, więc czuję się wyspana, funkcjonuję super w ciągu dnia. No i co? No i w ciągu półgodzinnej drzemki Andrzeja potrafię zrobić pierdyliard rzeczy, bo tak biegam w tej z powrotem jak szalona, potem jestem zmęczona, zziajana, on się budzi, a ja wiecie tak i tu jeszcze mu śpiewam coś i wtedy się mogę z nim z powrotem bawić, więc tak. Nie godzę tego, ale staram się to wszystko pogodzić. Ale przede wszystkim wiecie co? Mnóstwo rzeczy tutaj siedzi. No, tutaj. Więc dopóki nie doszłam do tego, że to jest tu, to no to było tak dość kiepsko ze mną. Spojrzałam w górę, bo tam pani sąsiadka przegania gołębie. Dobra, przejdźmy dalej, bo ja się tutaj będę rozgadywać. No fajnie, 6 minut, 2 pytania. A mamy 10. Trzecie. To jest też pytanie, które często mi zadajecie, jak otworzyć własny sklep. I ja mówiłam kiedyś, już specjalny jest filmik na ten temat, że po prostu mój mąż poszerzył działalność właśnie o produkty dziecięce i tak otworzyliśmy sklep. Więc ja Wam nie powiem, nie pomogę, jak otworzyć własną działalność, jakie dokumenty, co po kolei wziąć, załatwić, gdzie z tym iść, gdzie to wszystko porejestrować. Przykro mi, ale ja się na tym nie znam. Później kwestia dalsza, jaka była, no to to zawsze powtarzam, że my mamy sklep na WordPressie, mamy kupiony szablon, jest to zrobione w formie bloga, tylko te szablony sklepowe po prostu mają więcej opcji i można tam rzeczy sprzedawać. Ja siedziałam bardzo długo nad tym wszystkim, wprowadzałam produkty, to jest taka, wiecie, mozolna praca, robiłam mnóstwo zdjęć, to zajęło mi naprawdę długie miesiące, to nie jest nadal idealne, no ale teraz ciężko jest mi to wszystko czasami ogarnąć, chyba że robię to w nocy, ale to też zbyt długo nie mogę, bo albo ja jestem padnięta, albo zaraz Andrew się budzi. No i co? I po prostu firmy, które mnie interesowały, pisałam, dzwoniłam, nawiązywałam współpracę i tyle. No, wiem, że niektóre osoby piszą do mnie i chcą krok po kroku wiedzieć, do kogo i jak napisałam, no ale przykro mi, to jest tak naprawdę mój sukces. Nie będę tego nawet w cudzysłowie wrzucać, bo to jest sukces. To jest mój sukces sklepowy i mojego męża i nie będę Wam tak naprawdę mówić, jak to wszystko wyglądało, do kogo, kiedy, jak napisałam, jakie mamy marże, jakie mamy stawki, jak płacimy, kiedy płacimy, jakie mamy terminy i to wszystko. No, przykro mi, ale to każdy sobie sam musi wyrobić. Kolejne pytanie. Jakie dalsze plany ze sklepem? Słuchajcie, są plany takie, że tak, na razie jest to sklep internetowy, powoli przenosimy się do sklepu stacjonarnego w Bodzentynie. Tutaj już w domu nie mamy żadnych rzeczy, żadnych produktów. Tam mamy na razie to wszystko jako magazyn, ale są półki, więc jeżeli tylko się ciepło zrobi, to po prostu otworzymy drzwi i więc będzie to też sklepem stacjonarnym. No i powiem Wam, że to jest wszystko w kwestii marzeń, ale marzenia się spełniają i u mnie, jeżeli mam jakieś takie cele, które są zarówno marzeniami, to się spełnia. To zauważyłam i to są czasami drobne rzeczy, bo od nich się powinno zaczynać, ale później takie dalekosiężne plany i takie olbrzymie plany są takie, że po prostu chciałabym otworzyć sieć sklepów i tak pewnie będzie. Trzymajcie kciuki. Kolejne pytanko. Jak Mija zareagowała na Andrzeja i czy się dogadują? Oraz czy nie jest zaniedbywana? Powiem Wam tak, że miałam troszeczkę
inną wizję tego. Wydawało mi się, że będę ja miała więcej czasu dla niej. Niestety mi je bardziej przejął Bartek. On się z nią więcej bawi, on ją karmi. Ja nie mam aż tyle czasu po prostu na wychodzenie z nią, co miałam kiedyś, bo kiedyś wychodziłam z nią 5-7 razy dziennie, bo zwyczajnie szłam do sklepu, wychodziłam z nią, wynosiłam śmieci, wychodziłam z nią. Teraz te wszystkie rzeczy się robi na raz. I to robi bardzo często mój mąż, mój Bartek. Ja wtedy, no wiadomo, więcej zajmuję się Andrzejem, tak? Ale nie jest zaniedbywana, jest kiziana, jest miziana, jest całowana, śpi cały czas mi nad głową albo koło mnie. A jeżeli chodzi o ich relacje z Andrzejem, to na początku w ogóle nie zwracali na siebie uwagi. Ona w ogóle nie wiedziała, kto to jest. Teraz powoli zwracają na siebie uwagę, szczególnie Andrzej od kilku dni. Próbuje ją gdzieś dosięgnąć, polizać, ugryźć, złapać w rączkę, a że on nie ma wyczucia i po prostu łapie w garść i trzyma, no to ją boli i ona na niego nie warczy, tylko ona wtedy liże tą piąstkę, tak żeby ją puścił, więc próbuje ją zalizać po prostu, tak? No i on jest bardzo zainteresowany tym, jak ona się bawi, jak gania miśki. Mija powoli go zauważa i wie, że to jest Andrzej, więc no nie depcze po nim, o tak Wam powiem. Jak Andrzej leży na łóżku, to ona go ominie, a nie przebiegnie po nim, o tak. To jest takie ich zauważanie się ostatnio. No ale spokojnie, dojdziemy do tego, że będą się kiedyś ze sobą bawić. Kolejne pytanko jest... kiedy będzie więcej filmików niż jeden w tygodniu? No to by była ta siódma rzecz, która by doszła do tych wszystkich moich obowiązków. Chciałabym się sprawdzić, czy dałabym radę codziennie dodawać filmiki. No ale jak wiecie, nawet jak był grudzień i tego roku, i zeszłego roku... Nie no, w tym roku to już Andrzej był, ale... nie, to kiedy ja dodawałam taki tydzień, że był... Jak byłam w ciąży, w październiku chyba, albo na początku listopada, że był taki vlog week, to ja bardzo często robiłam różne nagrywki i to często, gęsto nie było z jednego dnia, tak? Tylko dodawałam inne fajne rzeczy, bo wiadomo, jeden dzień jest ciekawy, drugi jest mniej ciekawszy. Teraz jeszcze, jak jest brzydka pogoda i się tak często nie wychodzi, nie ma się tak naprawdę tak wielu tematów, o których chciałoby się porozmawiać, to... No mnie się wydaje, że po prostu te filmiki by były mało ciekawe, więc jeden filmik jest bardziej ciekawy, inny mniej, ale tak naprawdę ja nie mam czasu, powiem Wam, na to wszystko, bo ja wielokrotnie Wam opowiadałam, że mniej więcej nagranie tego wszystkiego, pokazanie Wam ciekawych rzeczy, poczekanie na światło, ale w ogóle no też tematy, które chcę z Wami tutaj poruszyć, no to jest jednak sprawa, którą no trzeba sobie jakoś wcześniej opracować, plus obrobienie tego, plus wrzucenie, plus bla bla bla, mnóstwo rzeczy. 4-5 godzin, no niewyjęte. No a jeżeli czasami nie mam czasu, żeby włączyć wodę na herbatę, no to niestety, ale to też odpada, więc chciałabym, ale jeszcze nie teraz. Może po prostu zrobię tak, że będę miała dużo nagrywek i wtedy mi się uda, tak wiecie, to wszystko zsumować, że będzie taki vlog week. Staram się jak mogę, bo ja cały czas o tym pamiętam, bo i mnie to frajdy dużo sprawia. Następne. Jak Bartek odnajduje się w roli taty? To też często właśnie tatusiowie pytają, jak oni się mają odnaleźć w nowej roli, kiedy mama jest bardzo zajęta dzidziusiem, kiedy już nie jest taką, no nie powiem, że stuprocentową żoną, tak? No ale kiedyś 100% czasu i energii poświęcało się mężowi, teraz się to rozkłada na dwoje. Mój Bartek odnajduje się w roli taty super. Naprawdę ekstra. Od pierwszych godzin, kiedy ja byłam po cesarce, kiedy telepało mnie z zimna, kiedy nie mogłam głowy podnosić, on zajmował się maluchem. Teraz jest tak, że jak tylko jest w domu, nie jest w delegacjach, albo nie siedzi w pracy, albo po prostu jest tutaj z nami, nadrabia ten czas i stara się być jak najwięcej z Andrzejem. On sobie ze wszystkim super radzi. Nie ma czegoś takiego, że on nie wie, jak coś zrobić. Nie, jest po prostu super. On go bierze, on go usypia, on go przewija, wszystko. No jeszcze go nie karmi, no bo nie może, bo cały czas jesteśmy na moim mleku. Ale jak ja wychodzę gdzieś i zostawiam im mleko, to nie ma problemu. Ja jeszcze Andrzeja nigdy w życiu z butelki nie karmiłam. Bartek robił to już kilkukrotnie. I on znajduje się super. Super się z Andrzejem bawi, super sobie wymyślają zabawy. Powiem Wam, że zdarzają się takie rzeczy, że i takie dni, kiedy Andrzej na przykład... Do mnie się nic nie odzywa, po prostu bawimy się, wszystko jest fajnie, ale nie gaworzy do mnie, nie rozmawia ze mną, a do Bartka, Boże, mordeczka mu się nie chce zamknąć, więc naprawdę super się chłopaki dogadują i Bartek jest świetnym tatą, no, więc chciałabym życzyć każdej z Was, żeby miała takiego fajnego męża, który tak fajnie zajmuje się maluchem, któremu, no... Powiem Wam tu między nami, że trzeba powiedzieć i pokazać palcem, załóż mu to, zrób tamto, bo oni
może nie tyle nie mają takiego instynktu, co uważają, że my to wiemy lepiej, bo, no, bo czasami wiemy, tak, bo spędzamy więcej czasu z tym maluchem, więc trzeba im czasami podpowiedzieć. I Bartkowi jasne też. To nie jest tak, że on tutaj, tak wiecie, złapie go, idzie, przebiera tutaj. Nie, był taki czas na początku, że on mówił, w co mam go ubrać? Ja mówię, no w co chcesz, otwórz szufladę i go ubierz. No ale powiedz mi, w co mam go ubrać. No ale bo wiecie, bo czasami to było tak, że zdarzyło się raz albo dwa razy, że przyszła mi tak, no, w banany go ubrałeś, a no, w sumie w tym misiu lepiej by wyglądał, bo chciałam dzisiaj mu porobić zdjęcia. No i to wiecie, może z tego też wynikało, tak? Ale tak, no to nie ma takich jakichś większych rzeczy, żeby sobie z czymś nie radził. Kolejne pytanko, czekajcie, muszę odblokować telefon. Gdzie planujemy spędzić wakacje? My w tym roku wakacje planujemy spędzić nad polskim morzem, w dodatku jechać do fajnego jednego miasteczka, do mojej dobrej koleżanki, która również ma synka. No i wiecie, tak po prostu rodzinnie, spokojnie, bez jakichś specjalnych upałów, żeby sobie młody trochę jodu powdychał, żeby zobaczył morze, na piasku trochę posiedział, żebyśmy sobie zjedli rybę, taką ze smażalni. Tak, takie polskie fajne wakacje. Następne. Czy zrobię spotkanie z widzami? To jest przedostatnie pytanie. Słuchajcie, no z tym spotkaniem z widzami to jest tak, że ja za bardzo nie mogę się ruszyć do jakiegoś większego miasta, no bo cały czas musiałabym brać Andrzeja ze sobą. On się morduje przy takich długich jazdach, no bo co, no on trochę śpi, ale nie prześpi całej drogi. No i z tym spotkaniem to jest też tak, że wielokrotnie Wam mówiłam, że mnie się wydaje, że nikt by na to spotkanie nie przyszedł, no bo kurczę, ja siebie odbieram jako naprawdę normalną osobę. Do mnie czasami naprawdę ciężko dociera to, że ktoś czeka w sobotę na mój filmik i już siedzi przed laptopem z kawą i czeka. No naprawdę ciężko mi jest uzmysłowić sobie to, że ja jestem jakąś osobą, z którą ktoś by chciał i się spotkać i siedzieć i gadać albo czekać na takie spotkanie. Bo ja wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś się chce ze mną spotkać, no to albo po prostu pogadać, to wystarczy napisać i już, tak? No i tyle. Ja jestem naprawdę jak najbardziej normalną osobą, taką jedną z tych wszystkich osób, które można spotkać na ulicy. I wiele osób mówi, że a, chciałam kiedyś do Ciebie podejść albo napisać, ale się wstydziłam. Słuchajcie, owszem, ja też się wstydzę, jak ktoś do mnie podchodzi, bo ja nie zdaję sobie sprawy, że ktoś mnie może poznać. To jest to. A jeżeli chodzi o to pisanie, zdaję sobie sprawę, że jest ciężko napisać po raz pierwszy do kogoś, kogo się nie zna, ale uwierzcie, że ja normalnie to przyjmuję, tak jakbyście już do mnie kiedyś pisali, więc spoko, nie musicie się wstydzić, możecie pisać śmiało. I ostatnie pytanko. A, czy pokażę, jak robię tą najlepszą inkę na świecie? Tak, zaraz Wam pokażę. Już Wam zdradzam cały przepis, jak zrobić tą wspaniałą inkę. Słuchajcie, ja przeważnie inkę robię w dużej szklance, tej z Ikei. Wsypuję dwie łyżeczki, takie najzwyklejsze łyżeczki, ineczki, tej zwykłej, nigdy jeszcze nie piłam karmelowej ani innej o żadnym innym smaku, a muszę ją dopaść, tylko zawsze jak jestem w dużym supermarkecie, to po prostu o tym zapominam, a nie rzuca mi się nigdy w oczy. Więc tak, sypię dwie łyżeczki inki, dosypuję też cukier, ponieważ ja lubię słodzić i na taką wielką szklanę również są to dwie łyżeczki i zalewam wodą. W zależności od tego, czy chcę mieć bardziej ciepłą i mocną kawę, czy bardziej mleczną, tak po prostu wlewam ilość wody, ale przeważnie do kreski. Następnie dolewam mleko. Tak, mam mleko w Doidy Cup, żeby ładniej to wyglądało. I słuchajcie, to jest sekret całej pysznej inki. Ta śmietanka 30% z Biedronki, ona nadaje niesamowicie przepyszny smak właśnie ince. No i słuchajcie, pytacie mnie, ile ja jej wlewam. No też tak na oko, w zależności od tego, ile mi miejsca tak naprawdę zostanie. No. Trochę jej wlewam, no nie spieniam jej, nic nie robię. O. Tyle. Mieszam. Zaraz jeszcze dorzucam słomeczkę, bo oczywiście lepiej się pije przez słomkę. Kawka jest gorąca, ale nie jest wrząca. No i słuchajcie, i tyle, jeżeli chodzi o pyszną inkę. Można dodać do niej tutaj także na górę bitą śmietanę, którą sami ubijecie, albo taką w sprayu. I tyle. I tak jest cały przepis na pyszną inkę. Dużo mleka, no i ta śmietanka. Koniecznie. No i trochę cukru, wiadomo. Zastanawiam się tylko, jak ta karmelowa będzie smakować. Muszę sobie ją koniecznie kupić.
No i kochani, na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że poznany sekret Inki będziecie wykorzystywać również u siebie w domu, bo naprawdę jest miodzio. Że zaspokoiłam Waszą ciekawość, jeżeli chodzi o pewne tematy i że dobrze się ze mną dzisiaj bawiliście. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, ściskam Was bardzo mocno i do zobaczenia niedługo. Pa!